Hej, witajcie. Ach, te PvE. Temat wraca jak bumerang. Ale to nie dlatego, że ja ciągle lamentuję, tylko społeczność zawsze o tym dyskutuje, gdy Blizzard wprowadzi tryb z talentami, co miały się pojawić w kooperacji. Zaś wraz z dodaniem trybu Laboratorium Junkensteina, temat mocno odżył. I raz jeszcze skłoniło mnie to do przemyśleń. Ale tym razem doszedłem do wniosków, których wcześniej nie dopuszczałem do głosu. Mam zupełnie inne podejście do anulowanego PvE i talentów. Rozsądniejsze, bez emocji i po wzięciu pod uwagę większego obrazka. I dziś sobie o tym porozmawiamy, ale na tym nie skończymy. Otóż pojawiła się kwestia dotycząca przyszłości talentów. I tym razem mamy coś konkretniejszego. Dlatego pomyślałem, że zamiast tworzyć jeden film, nagram dwuczęściowy felieton. Chodzi o to, że druga kwestia, którą chcę omówić, to takie mocne kopium. I nie chcę tego mieszać z filmem z rozsądnym podejściem. Dlatego dzisiaj na spokojnie o tym, dlaczego anulowano PvE, a w kolejnym wideo pogadamy sobie o przyszłości talentów. To zaczynamy. Sądzę, że nie da się rozmawiać o przyczynach anulowania bez przedstawienia kontekstu, czyli jak miało wyglądać PvE w pierwotnej wizji Jeffa Kaplana. Ale jeśli jesteście dobrze z tematem zaznajomieni, to wstawiam znacznik czasowy do momentu, gdzie mówię o moich nowych przemyśleniach. Tryb kooperacyjny w Overwatch 2 miał funkcjonować w następujący sposób. Naszą przygodę rozpoczynamy od kampanii fabularnej. Jej początek by wyglądał jak paczka trzech misji sprzed roku, ale tych misji byłoby znacznie więcej. Rozrywki na kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin. Pełna historia jak w typowych grach single player. Kampania toczyłaby się z perspektywy reaktywowanego Overwatch w trakcie drugiego kryzysu omnicznego. Misje rozgrywane są z góry określonymi postaciami, tymi, które fabularnie są obecne na misji. I tutaj jeszcze nie ma levelowania bohaterów. To ma być ręcznie zaprojektowane doświadczenie. Głównym celem jest poznanie historii, a nie regrywalność. Blizzard od samego początku zapowiadał, że kampania to tylko prolog do prawdziwego PvE. Gramy w nią raz, dwa razy i zaczynamy konkretną przygodę. Czyli po przejściu fabuły odblokowujemy endgame. Wysoce regrywalny tryb z długoterminowym zwiększaniem siły bohaterów. Pierwszym sposobem na wzmacnianie postaci to niesławne talenty. Modyfikatory, które drastycznie zmieniają działanie umiejętności. Mei zamiast w kostkę lodu zamienia się w toczącą kulę lodu, Torbjorn rozstawia wieżyczkę, która pluje ogniem i tym podobne. Talenty miały się dzielić na trzy drzewka, charakteryzujące się różnymi stylami gry. Na przykład buildy Reinhardta, gdzie albo cholernie dobrze chroni tarczą, albo prawie w ogóle jej nie używa i skupia się na szarżowaniu oraz machaniu młotem, albo taki wręcz paladyn, gdzie leczy swoją drużynę. Nie znamy innych sposobów na wzmacnianie bohaterów, ale Blizzard wspominał, iż talenty to tylko jeden z kilku systemów. Inne to mogły być, powiedzmy, rozdawanie punkcików na coś w stylu siła, zręczność, witalność i energia. Wiecie, typowe rozwiązanie w RPGach. Może jakieś wypadające przedmioty, crafting i tym podobne. I w tym endgame'ie levelowalibyśmy wszystkich bohaterów, nie tylko tych z organizacji Overwatch, bowiem ta rozgrywka po kampanii fabularnej byłaby w formie tak zwanych misji bohaterów, niekanonicznych, generowanych losowo zadań dostępnych na wszystkich mapach, zarówno z kampanii, jak i rywalizacji. Cele misji i przeciwnicy byliby różnorodni i za każdym razem miksowani, takie pojedyncze zlecenia niezwiązane ze sobą. Wraz ze wzmacnianiem postaci otrzymujemy dostęp do wyższych poziomów trudności czy modyfikatorów przeciwników, na przykład, że po śmierci zostawiają pole lawy. Ja domyślałem się, że tych poziomów trudności byłoby znacznie więcej, a zdrowie naszych bohaterów czy ich obrażenia na wysokim levelu nie byłyby liczone w setkach, lecz tysiącach. Wiecie, w takich MMORPGach to już w milionach się bije. I może zanim skoczyłoby się na wyższy poziom trudności, to trzeba pokonać wielkiego bossa, a gildie by się ścigały, która pierwsza go pokona. Jak to zobaczyliśmy po raz pierwszy, to podnieta była ogromna. Naprawdę bardzo czekałem na te PvE. To byłoby coś perfekcyjnie w moim stylu. Czekaliśmy, czekaliśmy i się nie doczekaliśmy. Rok temu Blizzard ogłosił, że kasują projekt. Ależ to był dramat. 5 lat nad tym pracowali i nic. Ale też nigdy nie wytłumaczyli, dlaczego anulowali PvE. To znaczy, te ich tłumaczenia były byle jakie, nic nie wyjaśnili. A że musieli nad tym jeszcze dłużej pracować, przez co gracze PvP zostali kompletnie porzuceni, a że nie mogli sprawić, że PvE jest fun. Ale co to znaczy?
Nie wiadomo. Nam pozostawały jedynie domysły. Przez większość czasu zwalaliśmy winę na biurokrację Activision i Bobby'ego Kotika, że cięcia kosztów, zwolnienia, blokowanie pomysłów, narzucanie wizji korporacji i ograniczanie kreatywności. Było też zwalanie winy na samą kulturę Blizzarda, że ciągle dążą do tego Blizzard Quality, na siłę starają się stworzyć coś perfekcyjnego. Dużo się mówi o tym, że wewnątrz Blizzarda nie potrafią stanąć na jednym pomyśle, bo jest za dużo rozkminiania. Ale czy to na pewno spełnia standardy Blizzarda? I ciągłe iterowanie tej samej rzeczy. Byłem tego świadkiem. Wiele razy zmieniali zdanie, coś ogłaszali i wycofywali się, bo jednak im coś nie pasowało. A to było na długo przed Overwatchem. Ja też nie mogłem tego pojąć. Ciągle tworzyłem różnego rodzaju kopium, jedno za drugim. Pierwszy przykład. Jednym z moich domysłów było to, że mają setki talentów do zaprojektowania, napisania kodu czy stworzenia efektów wizualnych oraz dźwiękowych. To się frustrowałem, że przecież nadal mogli robić te PvE, tylko zmniejszyć ilość talentów, albo zrobić tak, że tylko bohaterowie z organizacji Overwatch byliby grywalni. Drugi przykład. Blizzard mówił, że chce stworzyć PvE na lata i wychodziło na to, że z tym mieli problem. To ja myślałem sobie, że cholera, po co od razu cały projekt kasować? Czy to musi być na lata? Wiele gier nie jest stworzonych na lata, tylko powiedzmy 100-200 godzin i nara. Po co kasować tak ciężką pracę? Niech wydadzą co mają, to nie musi być na lata. I tak to wyglądało. Frustrowanie się, szukanie powodów albo wymyślanie rozwiązań, jakie mogli wprowadzić. No bo przecież to, co zdążyli zaprezentować, już było niesamowite. Na pewno byłby ogromny fan na długie miesiące. Czy... aby na pewno? Były wypowiedzi, że przerobienie PvP na PvE nie ma szans, ale nie przyjmowałem tego do wiadomości. Gdy ktoś mówił, że strzelanie do komputerowych przeciwników jest nudne, to twierdziłem, że to żaden problem stworzyć angażujących wrogów. Przecież mamy tyle świetnych strzelanek single player. Jednak po ponad roku od anulowania i gdy temat wrócił jak bumerang, zacząłem się zastanawiać. O co Blizzardowi chodziło, gdy mówili "We couldn't find the fun", czyli nie mogliśmy odnaleźć w tym frajdy? Co takiego w PvE sprawiło, że twórcy zdecydowali się go nie wypuszczać? Próbowali i próbowali, szukali rozwiązań, na pewno ich było ogrom, ale nadal to nie było coś, co chcieli oddać w ręce graczy. W PvE musiała istnieć jakaś fundamentalna skaza, taka, której nawet zmniejszenie ilości postaci i talentów nie naprawi. To taka skaza, która nie ma związku z problemami korporacji albo chęcią stworzenia perfekcyjnego PvE. No i mnie olśniło. Znalazłem logiczne wytłumaczenie, dlaczego wizja Kaplana, PvE, które zobaczyliśmy na BlizzCon Line 2021, nigdy nie miała prawa się spełnić. Wiele archetypów postaci nie ma sensu w kooperacji i nie da się nimi osiągnąć tych emocji, co w PvP. Wcześniej mówiłem, że jak najbardziej da się stworzyć angażującą grę z komputerowymi przeciwnikami. Borderlands, Left 4 Dead, Doom Eternal. Ale te gry, będąc jeszcze na papierze, gdy dopiero powstawał ich koncept, już były tworzone z myślą o rozgrywce single player. Role grywalnych postaci, ich arsenał i jak wchodzi on w interakcję z przeciwnikami są ręcznie zaprojektowane tak, by osiągnęły zamierzony cel. W Overwatchu mamy postacie, których umiejętności albo styl ma sens tylko w PvP. Od samego początku ci bohaterowie byli tworzeni pod kątem, jak będą wchodzić w interakcję z żywym graczem. Wrzucenie tych postaci do PvE nie ma racji bytu. To tak jakby wrzucić terrorystę z Counter-Strike'a do Fortnite'a. Mieszanie gatunków. Nigdy nie przyjmowałem tego do wiadomości, bo patrzyłem na PvE z jego pozytywnej strony, bo wiele postaci świetnie się do tego nadaje, łatwo je przerobić. Reinhardt jest turbofan na PvE. Miałem mega zabawę grając w misje archiwalne, byłem w stanie je grindować po coraz lepszy wynik. Nie nudziłbym się grając nudniejszymi postaciami, albo często bym je zmieniał, levelował wiele naraz. Ale to też zaćmiewało mój osąd, bo oceniałem PvE przez pryzmat siebie. A twórca gier komputerowych musi brać pod uwagę większą ilość rodzajów graczy. Tak naprawdę spora część graczy ma bardzo krótki attention span. Łatwo rezygnują z gier, gdy na samym początku ich nudzą. A Blizzard musiał wziąć też pod uwagę ludzi, którzy mainują jednego bohatera. Jak sprawić, by jeden znajomy miał podobny poziom frajdy, gdy mainuje Zarię, co drugi znajomy, mainujący Reinhardta?
Powiem wam tak, zadanie niemożliwe do spełnienia. Zaria moim zdaniem jest idealnym przykładem, dlaczego PvE nigdy nie miało prawa się udać. Co takiego sprawia, że Zarią gra się super? Przede wszystkim dobrze skoordynowane bańki. Ach, jakie to uczucie, jak udało nam się kogoś ochronić, gdy został złapany hakiem wieprza lub szarżą Reinhardta. Udało nam się zareagować. Trzymaliśmy bańkę na taką okazję. Nie wiedzieliśmy, kiedy się nadarzy. Dzięki nam ktoś uniknął śmierci. Przecież przez tę jedną śmierć mogliśmy przegrać cały punkt. Równie satysfakcjonujące są bańki, które rzucamy na siebie. Przede wszystkim dlatego, że udało nam się wzmocnić naszą broń. Chyba najważniejszy aspekt grania Zarią. Wrogowie wiedzą, by nie strzelać w bańki Zarii. To podstawiamy się pod ich pociski. Jak szybko się zorientują i przestaną strzelać. Czasami się naładujemy, czasami nie. Taka ruletka. A jak to wyglądało w PvE, jak grałem Zarią? Właściwie 100% czasu byłem na maksa naładowany. Nie ma przerw w teamfightach, ciągle coś się dzieje, wrogowie zawsze w nas strzelają. No to gdzie tu fan z bycia wiecznie naładowanym? Żadne osiągnięcie. Nuda. Zabijanie wysoce naładowanym laserem jest ekstra, ale to nasz niezły tracking daje tę satysfakcję. Że przed nami jest przeciwnik, który stara się uciec, uniknąć lasera, skacze, biega na boki, a my i tak fajnie podążamy za nim celownikiem. Najśmieszniejsze jest, gdy Genji używa deflekta przeciwko laserowi lub diva matrycy. A boty nie są tak ruchliwe, nieprzewidywalne. Jak grałem Zarią na PvE, w ogóle nie czułem tego, że mam laser na stówę, ale rozwalam teraz. Bo ciągle miałem na stówę i po prostu trzymałem przycisk myszy i nie musiałem nią ruszać. To, co sprawiało, że Zarią gra się super, jakoś zniknęło. Użycie Gravitona też wiąże się z ekscytacją. Genji odbije pocisk, Diva go zje, Zenyatta użyje transcendencji, ryzykować czy czekać aż użyją. Jak się uda, to ogromny fan. W PvE zawsze wszystkich łapiemy. Podobnie jak u Zarii jest z Divą. Chodzi mi o matrycę obronną. Włączenie jej na jedną sekundę zupełnie zmienia losy bitwy. Zjedzenie ulta, o Jezus Maria. Nawet nie tylko ulta, ale nawet takie skasowanie granatu Any już daje nam uczucie satysfakcji. W Overwatch nieustannie towarzyszy nam uczucie nieprzewidywalności, że zaraz coś się wydarzy, zaraz pójdzie jakiś skill, który trzeba jakoś skontrować. Ale kiedy? Nie wiadomo. Wróg ma go na cooldownie? Czeka na dobry moment? Może spodziewa się, że my się spodziewamy? Ach, cóż za napięcie. A jak to osiągnąć w PvE? Niestety, w grach komputerowych nie działa coś takiego jak natychmiastowe użycie przez wroga jakiejś silnej umiejętności. Udowodniono, iż takie coś frustruje graczy, dlatego najpopularniejszym zjawiskiem jest tak zwane telegrafowanie. Ostrzeganie gracza, że zaraz nastąpi coś złego. Wróg powoli zamachuje się mieczem, oczy mu się świecą na czerwono, pojawia się nad nim ikona czaszki, słyszymy dźwięk czy okrzyk, na ziemi pojawia się miejsce, gdzie zaraz coś spadnie. Cała masa gier polega na odpowiednim reagowaniu na sygnały ostrzegawcze. Jednak gdy divą zjemy taki zapowiadany atak, to nie sposób tego porównać z satysfakcją zjedzenia ataku żywego gracza. Mogliśmy przyfarcić i przypadkowo zjeść ulta, albo totalnie odczytać intencje innego człowieka i zrobić big brain moment. Ataki komputera są przewidywalne, zostaliśmy ostrzeżeni, a zasobów w naszej matrycy jest tyle, że za każdym razem możemy tak zrobić. Przyjrzyjmy się teraz innej roli w Overwatchu. Flankerzy. Choć to pojęcie nie ma racji bytu w PvE. Co my mamy flankować? Kogo nieświadomie zajść od tyłu? Przecież komputer wie, gdzie my jesteśmy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że stworzenie dobrego AI w grach komputerowych to nie napisanie kodu tak, by te AI było inteligentne, tylko na odwrót. Tworzenie AI w grach to tak naprawdę ogłupianie go. Tylko do tego stopnia, że nam się wydaje, iż jest inteligentne, ale jedynie na tyle, że jesteśmy w stanie je ograć. Przeciwnik komputerowy jako element gry ma dostęp do wszystkich informacji. To nie jest tak, że w skradankach wróg nie wie, że my za nim jesteśmy. On wie, tylko udaje, by zgodnie z zamiarem twórców dać graczowi satysfakcję, spełnić jego fantazję bycia skrytobójcą. Jest to przewidywalne, ale nie ma w tym nic złego. Jak się nauczymy, to wiemy, jak wolno musimy się skradać, by nie zostać wykrytym. Wiemy, w jakim słabym oświetleniu się poruszać. Wiemy, jakie nasze akcje sprawią, że się zdradzimy. Wiemy, jaka jest bezpieczna odległość. Na interfejsie mamy informacje, jak głośne dźwięki wydajemy, albo na minimapie widzimy stożek pola widzenia przeciwnika. W Overwatchu satysfakcja z flankowania pochodzi z zupełnie innego źródła. Dreszczyk emocji pochodzi ze świadomości, że nie wiadomo, czy nas wykryją, czy nie.
pojawiamy się z tyłu jako żniwiarz. Inny gracz skumał się i usłyszał kwestię żniwiarza? Czy słyszy jego kroki? A jeśli nie i zaczniemy w niego strzelać, to jak szybko się odwróci? A może ktoś z drużyny mu podpowie? Raz się nam uda sflankować, a raz nie. Natomiast w starciu z przeciwnikiem komputerowym musiałby istnieć jakiś promień detekcji i powiedzmy czas reakcji. No to wtedy mamy przewidywalną sytuację. To może losowość, dać komputerowi losowy czas reakcji. Czasami jak w niego strzelimy smugą, to natychmiast się odwraca, czasami po sekundzie. Nie no, to nie zadziała, bo losowość frustruje w grach single player. Zresztą, w sumie, po co flankować w PvE? Przecież nie musimy się teleportować za wrogów, możemy po prostu razem z drużyną na nich pójść. Na jedno wyjdzie. Nie da się spełnić fantazji skradającego się flankera. A w PvP flankowanie ma ogromne znaczenie. Mamy następującą sytuację. Dwie drużyny stoją naprzeciwko siebie, szanse są wyrównane i wszyscy skupiają się na głównym froncie. Do akcji wkracza smuga. Bocznymi przejściami dostaje się na plecy wrogów i atakuje healera kryjącego się za wszystkimi. W tym momencie ten healer odwraca się, stara się jakoś obronić, powiedzmy drugi healer mu pomaga, DPS się odwraca. Smuga nie jest w stanie nikogo zabić, w końcu musi uciekać. Ale i tak osiągnęła swój cel. Wcześniej pozostała czwórka z jej drużyny musiała zmagać się z całym teamem przeciwników, zaś jedna smuga sprawiła, że wrogowie musieli się podzielić. Część nadal musiała kontrolować front, część musiała się odwrócić. Wykorzystuje to pozostała czwórka, bo mają przewagę liczebną. Wrogiego tanka nikt nie leczy, bo healerzy bronią się przed smugą. To taka przykładowa sytuacja pokazująca, co sprawia, że flanker jest flankerem. W PvE to, że po prostu podchodzimy do przeciwników pod innym kątem, nie sprawia nagle, że jesteśmy flankerami. Nie spełniamy tego zadania. Możemy sobie grać jako flanker, ale nie jest tu spełniana fantazja tej roli. Idziemy od frontu czy od tyłu? Bez różnicy. To samo się tyczy dive tanków. Oni też spełniają określone zadanie. Taki Winston, zamiast być w samym środku walki, wybiera odpowiedni cel. Powiedzmy Zenyatę, stojącego w bezpiecznej odległości, wskakuje na niego i podobnie jak flankerzy, tworzy okazję dla pozostałej drużyny. No i strzelanie podstawowym atakiem Winstona w boty jest takie sleeper. Wiele umiejętności w PvE nie ma sensu. Na przykład granat Anny. Komu ona ma wyłączyć leczenie? Albo Suzuki Riko. Nie ma żadnego wyłączonego leczenia do wyczyszczenia. Dobra, dość z przykładami. Chodzi o to, że właściwie wszystkie interakcje między umiejętnościami są stworzone pod PvP. Mamy dużo zazębiających się skilli, albo wiele sytuacji papier, kamień, nożyce. Wieprzu ma samo leczenie, ale Anna może mu je wyłączyć, ale Kiriko wyczyści ten efekt. Umiejętności w Overwatchu spełniają konkretne zadanie. Są odpowiedzią na inne umiejętności. W PvE, gdzie boty nie mają skilli, ultimate'ów, nagle to wszystko traci magię. I nieważne jakie talenty zostaną dodane, czegoś tu brakuje. Czynnika ludzkiego. Overwatch to gra psychologiczna. Bardzo tu dużo czytania wroga, domyślania się jego intencji, przewidywania ruchów, a samemu będąc nieprzewidywalnym i pod tym kątem są tworzone umiejętności. Spoko, można je przenieść do PvE. Będą miały jakieś zastosowanie i jestem pewien, że przez kilka tygodni byłoby super. Ale po kilku miesiącach gracze zaczęliby się nudzić, bo nie byłoby tych zastrzyków dopaminy co przy PvP. Overwatch od zawsze słynął z tego satysfakcjonującego dźwięku headshota. Łaskotało to jakiś obszar w mózgu, zaś dźwięk headshota w PvE nie jest ekscytujący. Boty nie skaczą, nie kucają, nie strajfują. Headshoty Hanzem szybko się nudziły na starym Junkensteinie. Nie ma szalonych flickshotów Cassidym czy Wdową. Jeff Kaplan i ekipa wpadli w starą pułapkę twórców gier komputerowych. Wymyślili koncept, na papierze wyglądał ekstra, pierwsze testy były obiecujące, wszyscy byli podekscytowani. Ale w końcu kurz opada, następuje przyzwyczajenie, trzeźwy pogląd i z pewnością zauważyli, że to nie to samo. Różnorodność misji, wrogów, drzewek nie była w stanie sprawić, że jakiś rodzaj postaci nagle będzie zabawny. Ich design za bardzo jest zakorzeniony w PvP. By kooperacja w uniwersum Overwatcha miałaby się udać, to Blizzard musiałby stworzyć zupełnie osobną grę, gdzie u podstaw umiejętności bohaterów są odpowiedzią na akcję komputera. Ogólnie żałuję, że to się tak potoczyło. Wizja Jeffa się nie udała. Co nie znaczy, że ze wszystkim się pogodziłem. Długoterminowe, endgame'owe PvE w formie misji bohaterów nie miało prawa się udać.
Jednak nie widzę żadnych powodów, dlaczego mieliby anulować kampanię fabularną. Wypuścili 3 misje i nara. Sądzę, że skasowanie kampanii było totalnie decyzją czysto finansową. Nie widziano w tym szans na zarobek, no bo jak z tego zrobić live service? Tę decyzję nadal mocno krytykuję i żałosny ruch. Założenie kampanii były takie, że zagramy raz, dwa razy, poznamy świetną historię i nara. Stworzenie powtarzalności nie było priorytetem, więc granie nie nadającymi się postaciami nie byłoby zauważalne. Okej. Co mógł zrobić Blizzard, by naprawić tę misję bohaterów? Biorąc pod uwagę wszystkie wcześniejsze przykłady, można sobie pomyśleć, że stworzyć omniki Sektora Zero, które mają silne, pojedyncze ataki, które można zablokować bańką Zarii, stworzyć boty, które są bardzo ruchliwe, by hitscany miały wyzwanie, stworzyć żołnierzy szponu, które leczą, by Ana miała po coś wyłączanie leczenia, albo dać komputerowi jakąś metodę oczyszczania, dać botom Ultimate'a, by była satysfakcja ze zjadania ich bądź odbijania, stworzyć system agro, jak w WoWie, gdzie tanki muszą na tyle tankować, by agro bossa nie przeszło na healera. Stworzyć system detekcji flankerów. Innymi słowy, w jednej grze musiałoby istnieć wiele minigierek dla każdego archetypu. Ale widzicie, do czego to prowadzi. By PvE odniosło sukces, przeciwnik komputerowy musiałby imitować człowieka. Dać im jakąś losowość, czasy reakcji, promienie detekcji, system agro, celność, zdolność pomagania innym botom. Zadanie wręcz niemożliwe do spełnienia. A nawet jeśli możliwe, to po co? Po co się wysilać na stworzenie imitacji człowieka, skoro pod ręką mamy idealne rozwiązanie? Po prostu człowieka. W tym wszystkim najbardziej boli mnie brak możliwości zabawy talentami i próbowania buildów. Talenty są mega pomysłem, to nie one były problemem. Przecież pojawiają się w trybach sezonowych i bardzo prawdopodobne, że kiedyś ujrzymy pełnoprawny system talentów, ale nie w PvE. Na razie was zostawię z tą myślą, bowiem jest to temat na osobny odcinek. Podsumowując, wszystko potoczyło się nie tak. Kilka lat czekania na coś, co od początku było skazane na porażkę. Rozumiem już powody. Inaczej mogli to rozegrać. No ale cóż, żyje się dalej. Dzięki za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.